W końcu nadszedł czas, by zaprezentować Wam nasz główny test smartfona Nokia, jeszcze Nokia Lumia 735. W podsumowaniu odpowiemy też na pytania, które zadawaliście. Zachęcam do oglądania. Nie będziemy zaglądać już do pudełka, bo w tej testowej wersji dotarła do nas tylko ładowarka, smartfon i troszkę papierków, ale to jest przecież nieistotne. Przejdźmy do wyglądu zewnętrznego modelu 735. Front to wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala, ale zaraz dokładnie skupimy się na jego możliwościach. Nad nim zauważymy przede wszystkim głośnik do rozmów i frontalną kamerkę. Tutaj też gdzieś powinien znaleźć się czujnik oświetlenia. Nie ma przycisków, które byłyby pod wyświetlaczem. Troszkę szkoda, bo przez to przestrzeń tego ekranu jest mniejsza, ale trzy charakterystyczne dla Windowsa są ściśle zintegrowane z systemem. Możemy je też ukryć, jeżeli nie będą nam potrzebne. Na lewej krawędzi nie znalazł się żaden charakterystyczny element, tylko gładka przestrzeń. Przenosimy się zatem na prawą. Tutaj regulacja głośności i włącznik. Szkoda, że zabrakło mechanicznego spustu migawki aparatu, bo to było bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które często fotografują różne obiekty. Tylny panel to już główny aparat 6,7 megapiksela wraz z diodą doświetlającą, centralnie umieszczone logo Nokia póki co. Pytaliście też o działanie głośnika, ale w grach, gdy uruchomimy jakąś produkcję, też od razu sprawdzimy głośność i działanie poszczególnych tonów właśnie w tym głośniku. Górna krawędź to gniazdo audio, nie ma w naszym zestawie słuchawek, na dolnej natomiast mikro USB 2.0. Jeżeli chodzi o to, gdzie mamy tutaj jakiekolwiek sloty, trzeba dostać się do wnętrza obudowy. To zazwyczaj nie jest zbyt łatwe, bo trzeba umiejętnie nacisnąć, by ten panel jakoś można było zdemontować. Udało się, proszę bardzo. Też zauważymy, że jest możliwość ładowania bezprzewodowego w przypadku modelu 735. Mamy też moduł NFC tutaj wbudowany i co ważne, te kolory, a jest kilka dostępnych, możemy sobie zmieniać. Nie znam póki co ceny, ale możecie sobie na pewno sprawdzić, a my gdzieś tam pod filmikiem ją zamieścimy. Tutaj już mamy do czynienia z wnętrzem, tuż pod tylnym panelem oczywiście. Jest akumulator, o jego pracy na koniec, oraz dwa bardzo ważne sloty. MicroSD, możemy sobie więc rozszerzyć pamięć, oraz nano SIM. To jest ciekawe, że nie ma tutaj standardu micro SIM. Sprawdźmy może, jak pracuje Nokia Lumia 735. Zapomniałbym zupełnie powiedzieć, a pytaliście też o to, jak wygląda ergonomia pracy. Naprawdę dobrze w dłoni leży ten smartfon. Nawet z racji, że mamy tutaj do czynienia z błyszczącym tworzywem sztucznym, nie będzie nam ślizgał się w dłoniach, a ten tylny panel nie jest też jakoś mocno podatny na zarysowania. Już troszkę z tej Lumii korzystam, a nie ma na obudowie żadnych rysek, więc trzeba przyznać, że naprawdę świetny materiał. A przy okazji kolory bardzo młodzieżowe i żywe. Powiedzmy teraz troszkę więcej o wyświetlaczu. Na tej przekątnej 4,7 cala upchnięto rozdzielczość 1280x720p. Ponad 310 ppi mamy tutaj zagęszczenia tych pikseli, więc naprawdę nawet gdy będziemy się dokładnie przyglądać, nie zauważymy tutaj żadnych drobnych pikseli. Wygląda to świetnie w przypadku tego wyświetlacza. Clear Black OLED, więc można się spodziewać, że świetne są kolory, kąty widzenia oraz maksymalne podświetlenie, które regulowane jest tutaj oczywiście ręcznie albo automatycznie. Jak wspominałem, mamy do czynienia z czujnikiem. Jeśli jednak nie do końca będzie nam odpowiadało to, w jaki sposób są te barwy nasycone, możemy sobie szybko wskoczyć w ustawienia. Dostać się do opcji zaawansowanych wyświetlacza. Tutaj między innymi profil jasności, który można regulować, ale znacznie ciekawsza jest druga zakładka, czyli profil kolorów. Standardowy, chłodny, żywy oraz zaawansowany, gdzie już sami możemy sobie to wszystko dobrać. Mimo to, nawet gdy będziemy patrzeć na te standardowe kolory, Nokia Lumia 735 swoim wyświetlaczem to zdecydowanie światowa czołówka. Jak na OLEDa przystało, bardzo głęboka czerń oraz ogólne kolory, które są niesamowicie żywe. W kwestii bieli, w tych domyślnych ustawieniach, delikatnie przechodzi w żółty. Nie jest to męczące, ale ciepło te barw można zmieniać, więc na to też jest opcja, by wpłynąć.
Tak jak wspominałem na początku naszego testu, dla osób, które już od wielu lat są ze smartfonami Nokia Lumia, troszkę irytujące może być to, że przycisków nie mamy pod wyświetlaczem, tylko są ściśle z nim zintegrowane, ale ten pasek nawigacyjny możemy oczywiście regulować, co zresztą widzicie na załączonym obrazku. Na pokładzie tego smartfona, co nie jest tajemnicą, mamy zainstalowany system Windows Phone 8.1 z pełnymi możliwościami Microsoftu i oczywiście też Nokii. Sprawdzimy te dodatkowe aplikacje, może jeszcze małe potwierdzenie wersji, pod warunkiem, że znajdę. Troszkę to trwało, więc oszczędziłem Wam oczekiwań. Potwierdzenie wersji systemu. Zauważyłem w komentarzach, że bardzo interesowało Was też to, z jakimi tutaj mamy do czynienia podzespołami i jak radzą sobie w benchmarkach i grach. Na pokładzie Qualcomm Snapdragon 400 oraz gigabajt RAMu. Na początek zobaczymy, jaka punktacja tutaj wyskoczy nam w AnTuTu, ale zainstalowałem też inne benchmarki i gry, jednak po kolei. Tak prezentuje się dokładny wynik w AnTuTu. Teraz może benchmark Free. Kolejny benchmark za nami. To może jeszcze Multibench 2. Mamy rezultaty kolejnego benchmarka. Skończmy jednak z tymi programami. Możecie pytać, jeżeli chcecie, a jeszcze uruchomimy inne programy i w komentarzach napiszemy dokładne wyniki. Czas najwyższy, by zagrać Asphalt 8 Airborne. Ta gra już zainstalowana. Zobaczymy, jak sobie radzi na smartfonie Nokia Lumia 735. Zagramy sobie jeden z wyścigów. Przy okazji pokażę Wam też pracę głośnika, który nie jest zbyt donośny, dlatego lepiej, jeżeli chcecie słuchać różne utwory muzyczne, po prostu skorzystać z gniazda słuchawkowego. To już jest naprawdę na dobrym poziomie. Zresztą posłuchajcie sami. Troszkę hałasów w tych miejskich warunkach, ale najważniejsza jest tutaj wydajność i możliwości tych podzespołów. Proszę bardzo. Spokojnie można grać nawet w te najbardziej wymagające gry z marketu Windowsa, Microsoftu. Nie ma na najwyższych ustawieniach takiej mega idealnej płynności, ale na szczęście bez większych przycięć, więc możemy uznać rozgrywkę za komfortową. No, przepraszam Pana, ale Pan tu nie stał. Teraz trochę więcej muzyki i posłuchajcie sami. Jeżeli chodzi o aparaty, 5 megapikseli na froncie, śmiało można powiedzieć, że ta Lumia to dobry aparat do tak zwanych selfie. Nawet możemy sobie komfortowo rozmawiać, bo nagrywa frontalny aparat w jakości 1080p, więc na przykład do rozmów poprzez Skype'a świetna możliwość. Główny to 6,7. Zobaczmy może dokładne ustawienia zdjęć. Jest sporo opcji konfiguracji, sceny na przykład, jeżeli troszkę nam nie będzie pasowało to, co tutaj jest domyślnie, ale też ISO możemy regulować. 3200 maksymalnie, wartość ekspozycji, balans bieli. Jeżeli chodzi o format 4:3, to wtedy mamy do czynienia z pełną rozdzielczością. 16:9 już będzie mniejsza rozdzielczość tego zdjęcia. Jeszcze ustawienia wideo. Może pstrykniemy kilka przykładowych fotek. Oczywiście będziecie mogli zobaczyć je na naszej stronie technikalia.pl. Podobnie jak jeden z przykładowych filmów, nie faluje, rejestruje w 30 klatkach na sekundę. Dobre są kolory tych zdjęć, nawet w ciemniej oświetlonych pomieszczeniach, a też takich kilka zdjęć wykonaliśmy. 735 sobie zaskakująco dobrze radzi. Może będziecie chcieli jednak dokładnie dowiedzieć się na temat tego aparatu odnośnie jego funkcjonowania, wtedy może nagramy oddzielny, krótki filmik. Szybciutki przegląd systemu. Wiadomo, że jest to klasyka, jeżeli chodzi o Windows Phone. Możemy sobie zamieszczać obrazek w tle, ale to nie jest najważniejsze. Zainstalowaliśmy sporo aplikacji, niektóre już są dostępne. Pytaliście m.in. o pakietę HearDrive Plus, jeżeli chodzi o nawigację.
podczas konfiguracji zauważyłem, że możemy sobie też pobierać m.in. mapy europejskie, więc nie tylko polska licencja, ale można sobie po Europie i pewnie też po świecie jeździć. Może nie będziemy dokładnie prezentować tej nawigacji, ale widzicie, że odbiornik załapał nam bardzo szybko. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Wilczej. I działa to bardzo płynnie. Potwierdzenie licencji HearDrive Plus. Globalna. Proszę bardzo. Ciekawe opcje w Windows Phone to czujnik danych oraz czujnik pamięci, który pozwoli nam potwierdzić przestrzeń dyskową. Karty SD w tej chwili żadnej nie wcisnęliśmy. Zdecydowanie po zakupie tego smartfona nie będziecie narzekać na działanie LTE. Ten moduł naprawdę tutaj precyzyjnie funkcjonuje. W kwestii głośnika oraz mikrofonu do rozmów też nic złego nie można powiedzieć. Ogółem smartfon w tych klasycznych zastosowaniach też naprawdę dobrze się sprawdza. Wygodna klawiatura. Szybko może jeszcze przeskoczymy na stronę blogmobility.pl. Zobaczcie sobie, że działa to bardzo płynnie. Z pełnowymiarowymi stronami i zakładkami, gdy kilka otworzymy, też nie ma żadnego problemu. Smartfon Nokia Lumia 735 jest dostępny za około 1000-1050 zł. W zamian otrzymujemy świetnie leżącą w dłoni obudowę, no i też przy okazji młodzieżową, kolorową, która nie jest mocno podatna na zarysowania i zniszczenia. Możemy te tylne panele sobie oczywiście wymieniać. Plus to też wyświetlacz HD OLED, więc bardzo dobre kąty widzenia i te parametry. Niektórzy twierdzą, że delikatnie lepsze mogłyby być podzespoły, ale moim zdaniem ten Snapdragon 400 daje radę w codziennej obsłudze, ale też i podczas grania, co mogliście zobaczyć w produkcjach, które uruchomiliśmy, a może chcecie jeszcze, żebyśmy jakieś na tym urządzeniu sprawdzili. W kwestiach działania odtwarzacz muzyczny i filmowy, no myślę, że raczej klasyczny jak dla systemu Windows Phone 8.1. Jakość muzyki na głośniku nie jest zbyt dobra, więc lepiej sobie zainwestować w jakieś słuchawki, które możemy tutaj wcisnąć, wtedy już będzie znacznie lepiej. Sami ocencie możliwości aparatu dzięki zdjęciom, które zamieściliśmy na technikalia.pl. Moim zdaniem wcale nie najgorzej sobie zarówno ten frontalny, jak i tylny poczyna. Czas pracy akumulatora, bo to też bardzo ważna kwestia, który znalazł się wewnątrz tego urządzenia. Ja byłem w stanie pracować mniej więcej od 10 do 12-14 godzin, a troszkę intensywnie użytkuję smartfony zazwyczaj, więc można się spodziewać, że raczej jeden dzień pracy, a gdy będziemy troszkę mniej korzystać, automatycznie ten czas się wydłuży albo skróci, gdy na przykład bardzo dużo gramy. Sporo dobrego można też powiedzieć o modułach komunikacyjnych, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS czy LTE. To wszystko działa tutaj bez żadnych zakłóceń. Bardzo ważna kwestia, o czym jeszcze warto, myślę, dodać na koniec, to też pełny pakiet map. Gdy często jeździmy, ten smartfon może nam się przydać w trasie. A co nie podoba mi się w tym smartfonie? W sumie to tylko dwie rzeczy. Mogłoby być moim zdaniem troszkę więcej przestrzeni dyskowej. Skoro to smartfon młodzieżowy, no to każdy chciałby tutaj wrzucać zdjęcia, filmy, pobierać gry, a 8 giga niestety sprawia, że musimy sobie zaraz dokupić kartę pamięci. Szkoda też, że czarna przestrzeń została pod wyświetlaczem i nie mamy przycisków systemowych w tym miejscu. Poza tym, moim zdaniem, nie ma się już do czego przyczepić. To naprawdę bardzo dobre urządzenie. No i jakby nie patrzeć, zwieńczenie świetnej historii Nokii, bo każdy kolejny model to już Microsoft Lumia.